Cześć, witajcie ponownie. W drugim filmie dzisiaj zajmiemy się grą Townsman VR, czyli VR-ową wersją dość popularnej serii strategii z platform mobilnych. Dość powiedzieć, że pierwsza gra z tej serii ukazała się chyba w 2003 roku na telefonach z Jawą. I w sumie ja pamiętam, jak zagrywałem się w nią. Wtedy była taka... Nie było normalnej dystrybucji cyfrowej, jak we współczesnym rozumieniu tego słowa, a gry pobierało się za pomocą wysyłanych SMS-ów na płatne numery, które można było znaleźć na ostatnich stronach kolorowych magazynów. Właśnie tak między innymi zdobyłem właśnie ten pierwszy Townsman. Nie pamiętam, ile kosztował, ale to były grosze na tamte czasy. A tą wersję otrzymałem od wydawcy firmy Playon, za co bardzo dziękuję. Jest to wersja, znaczy kod na wersję recenzencką oczywiście dostałem. Dzięki temu możemy sobie sprawdzić, jak założenia tej klasycznej, tego no w sumie godlike'a sprawdzają się w VR-ze. Jestem bardzo ciekaw tego, bo pamiętam, że w oryginał dosyć mocno się zagrywałem na mojej Nokii 30. Kurde, nie pamiętam, jaką miałem, ale była bardzo stara. Tak czy tak. Myślę, że nie ma co przedłużać i sprawdźmy, jak to sprawdza się, jak to działa na VR-ze. Okej. Okay. Jak wspomniałem, jest to przedstawiciel gatunku godlajków, czyli jednego z ulubionych gatunków niejakiego Petera Molino. Swoją drogą ciekawe, czy on wydał jakąś, bo nie kojarzy, czy wydał jakąś grę VR-ową w tym temacie. Zobaczmy. Zacznijmy może pierwszy level, jaki się pojawi. Bo w sumie nie wiem, czego się spodziewać za bardzo. Z tego jedyne co wiem, to że jest to po prostu godlike, czyli jesteśmy. No właśnie. Okej, czyli tutorial, wyprzedziłem tutorial. Przytrzymując R1 i L1, to po prostu łapiemy się powietrza i możemy się poruszać. Tak się poruszamy po całym tym. A tak się obraca, kurczę, całą tą mapę. No, idę za tobą. Strasznie ten. No tak jakbyś tam wspinał się nawet w innych grach, nie? Albo po linie wchodził, czy coś takiego. O, mogę, ale fajnie. Fajnie, że są interaktywne te coś takiego jak woda. No już idę. Ale się zmęczę przy tej grze. King Richard needs to know everything we have seen. Let's go back to the ship. Okej. Aha, bo tu mieliśmy jakąś katastrofę, tak? O, to też rozpoznaje ten, słuchajcie. Też rozpoznaje no, ruchy dłoni. Ale tylko kciuka, ciekawe. No nie, tutaj też, okej. Okay. Co ja mam zrobić? Muszę podnieść te. Grab the resources with your thumb or index finger. Dobra. No, fajnie. No, ale zrobiste. Kurde, bardzo fajnie, podoba mi się ten motyw. Takie pomaganie tym swoim minionkom. No powiem wam, że... Powiem wam, że sympatyczny motyw. Dobra, nie ruszyłem. Ile jeszcze tego mamy do podniesienia? Ale chyba wolałbym takie płynniejsze poruszanie się, nie? Znaczy, ja rozumiem, że to jest pewnie rozwiązane po to, żeby... uniknąć mdłości. No ale chyba lepsze byłoby, mniej na pewno męczące, poruszanie się płynne. Muszę zobaczyć, czy będzie można to zmienić.
No, chyba kota trafiła. O! Ale ja. Pieska uratowaliśmy, a sobie podnieśliśmy. O! Jak się ten robi wiatr? Można dmuchnąć? Okej, dobra. Będziemy się... A, no fajnie, zobaczcie. Palec wskazujący tylko, nie ten. Nie jest wyłapywany. Ciekawe dlaczego. Przepraszam, trochę jeszcze śpiący. Dobra, co my tu mamy? Situation hasn't improved at all. Now we're shipwrecked. Let's take a look at this island. To zoom out, grab with both hands stretched out and pull them together. Ooh, ale to jest takie, to powoduje takie uczucie dyskomfortu przy przybliżeniu. Follow me. No, to jest. O. Jeszcze. Ale bardzo ładnie to wygląda. Graficznie to jest naprawdę sympatyczne. Bardzo fajny design. To takie jakbym dioramy sobie oglądał modelarskie, nie? Uuu, nie, to jest... To jest kiepskie ten... Mąci w głowie ten, to ten zoom. No. Kurde, nie. This island is pretty small. Let's get back to the shipwreck to see what's left. We saved some of the cargo. I wonder what's inside these chests. Fajnie to jest skalowane, nie? Bo jak sobie używamy tego zooma, to no, spoko się to skaluje, ale... Ale sam ten ruch zoomowania jest strasznie mąci w głowie. O, ptaszek jest. Ale fajne. No i co? Pointed chest i co? Activate the building info and press the icon on top of our chests. Co? Top of the... Top of the... Jaki top? Missions. Move the stick down and click on the i5. Info and press the icon on top of our chests. Ah, okay. Dobra. Resources. Dobra. Building info is only one of several helpful menus. Open the main menu. Okay. Move this to, okay. The main menu gives you access to a lot of general options, but there is a different overview to show you all relevant information about the current island. Open the island info. Jak to się robi island info? Move the stick to the right. Aha, okej. Okay. Here you can see your current tasks in case you don't know what to do next. The island info also provides an overview of your population and resources. There is enough wood and stone to build a residence for our people. Open the build menu. Okej. Okay. Now press the population icon. Grab the building and drag it to a place. Your workers will now construct a new building. Dobra, to sobie tu postawmy domek.
Fajne, fajny motyw. Powiem wam, że bardzo mi się podoba to. Takie, no chyba na wycilowanie się troszeczkę ta gierka jest. Ale czek. O, deszczowa buchta. Ale czad. Wywołałem deszcz, bez kitu. Bardzo fajny motyw. To by też się sprawdziło w rozszerzonej rzeczywistości, nie? Jakby na przykład, nie wiem, na stole można było takie coś mieć. Kurde, aż ciekaw, czy ten, czy Peter Molyneux, o którym wspominałem, się nie interesował takim tematem, bo nie śledziłem tematu, powiem szczerze, jego. Ale to przecież, kurde, jest stworzone, żeby on, dla jego pomysłów tych pamiętnych. On się lubował właśnie w tych godlike'ach, nie? Black and White chyba stworzył, z tego co pamiętam. Dobra, co ja mam teraz zrobić? Create a woodcutter by dragging someone onto the tree. Ok. No to sobie wybierzmy kogoś. Chodź do typie. Gdzie mamy drzewo? Tu mamy drzewo. Kurde. O. Nie. Tu mamy drzewo. Nic. O! Nie chodzi to. O, teraz. Woodcutters need a place to store wood. Build a woodcutter's cabin. To tu postawimy, bo tam jest więcej drzew. Czyli build residence tavern. Ojej. Nie wyłączyłem. Czekajcie, muszę bardziej w prawo spojrzeć, bo będę potrącał cały czas ten. Woodcutters. Dobra, jak mam znaleźć sobie woodcuttersa? Resources locked. Population. No, no jak ja mam woodcutter zrobić? No przepraszam. Trochę się zgubiłem w tym momencie. Nie wiem, gdzie mam. Kurde, ta guma cały czas mi się, wiecie co, to się nie zmienia, ale ta guma mi się co chwilę podwija i mnie tak smyra w nos, że mnie to zaczyna troszeczkę wkurzać w tym. Aha, bo ja muszę. A to tawerna jest, ale ja chcę. No ale jak mam powiedzieć mi to zrobić, kurde. A, dobra, jest. Trochę zawoalowane to było, bym powiedział. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tu sobie postawimy. Ciach. I tutaj będziemy sobie, zrobimy bazę drewniarską. No, dopiero teraz idzie. No, bo ja w sumie mogę ich przenosić, żeby było szybciej, no, ale już trudno, niech sobie sami tam zrobię. No, przy tym ruchu, takim obracaniu, to nie ma najmniejszych problemów. Tylko jak się ten zoom pojawia, to. Let's tear it down. Open the windmill's building info.
tear down button and drag the hammer onto the windmill. No, dobra. This old bridge is broken. Assign a worker to the bridge to repair it. Czyli tak samo, podnosimy typa. Chodź tutaj typie, nie ty, ty. I naprawiać ci każe, nie? No, no dobra, czyli już mi naprawiają, spoko. O, to cień nawet rzucają, ale fajnie. Fajnie, że o takie drobnostki zadbali tutaj. Nadaje tak troszeczkę, no o ile to można nazwać, że nadaje to realizmu. O, mogę kręcić, no ale... Kurde. No, tu widać jak się zmieniają te szczegóły w renderowanej grafice. Nie złapałem ryby. Co ja mam teraz zrobić? Path for a stone mason. Dobra. Czyli jak to było? Stone mason. Skąd będziemy brali kamienie? Chyba stąd najlepiej, nie? Tak mi się wydaje. O, tutaj dajmy to kamienie. Kurczę, jeszcze nie ogarnąłem tego. Dobra, population. Nie, resources. Stones Mason. Proszę. Tak. O. Tutaj. Może być. No, jak szybko odrastają te drzewa. Dobra, trochę was przyspieszę. No, będzie szybciej. Oj, złapałem go niechcący. Co to było? Aha, bo oni tam dygają po drewno, o matko. No, trochę to trwa, nie? No, w tych oryginalnych Townsmenach, pamiętam, na tych mobilnych platformach, to tam były, jak nie miałeś złota, to czekałeś, aż się, kurczę, jakaś dana czynność wytworzy przez parę godzin. Tutaj trochę inaczej, to zrezygnowali z tego chyba. Znaczy, no nie, no raczej zrezygnowali z tych mikropłatności. No ale i tak to się trochę, kurczę, wlecze w czasie. No może jeszcze jeden domek zrobię, żeby ich więcej się narobiło. Dobra. Tear down? Nie chcę tear down. A, tam miałem, przepraszam. Press the build options button and drag the saw close to the woodcutter to place it. Dobra. No co, nie zrobiło? Co się stało znowu? No okej. To niech mi to teraz wybudują. No spoko. Ciekawe, te sarenki też trzeba będzie pewnie polować w końcu na nie. Albo się je zacznie hodować. Kurde. Strasznie swędzi ta guma.
Nie wiem jak u was, ale u mnie właśnie śnieg pada. Now have basic construction resources. No i gitas. Townsmen also need food. Build a hunting lodge. No tak myślałem, że trzeba będzie polować na nie. No nie. Na to już trochę mi szkoda jest. Ja to lubię, jak zwierzątka żyją w zgodzie z nami. No dobra, moi mili, bo widzę, bo to jest, rozgrywka niestety jest czasochłonna, jak widać. Przyjemna jest bardzo gra, to muszę powiedzieć od razu. Na pewno znajdzie entuzjastów jakiejś strategii i tak dalej, bo no, nie jest głupia gra, nie? Przyjemna, naprawdę sympatycznie się w nią gra, no, że tak nomen omen powiem. Także myślę, że warto rozważenia. Nie, szkoda, że demo nie ma, żebyście mogli sprawdzić, bo jednak tempo gry jest dosyć powolne. Jeżeli nie jesteście fanami takich strategii, no to może być różny odbiór wasz tego tytułu, ale myślę, że jak lubicie takie podejście, taki gatunek, o, w ten sposób może powiem, to raczej się nie zawiedziecie. Dobra. Biorę się za sprawdzanie następnego tytułu. Dzięki i do następnego już wkrótce.